Cześć, cześć, siemanko, ja mam na imię Daniel i witam na kanale Szukam Roboty. Do świąt został jeszcze ponad tydzień, ale to dobry moment, żeby pomyśleć o dodatkowej gotówce. Nawet jeżeli mamy odłożone w budżecie środki na ten cel, to okres przedświąteczny to świetny czas na zasilenie tej puli. W dzisiejszym odcinku 30 sposobów, żeby zarobić przed świętami. Sposób pierwszy. Sprzedaż książek i płyt na platformach internetowych takich jak Allegro, OLX, skupshop.pl, sprzedamksiążki.pl, tazeusz.pl. Sposób drugi. Sprzedaż innych produktów w dobrym stanie, znalezionych podczas oczywiście wiosennych porządków. Sposób trzeci. Sprzedaż książek, płyt i innych rzeczy na grupach facebookowych w waszych miastach lub okolicy. Sposób czwarty. Wyprzedaż garażowa. Takie imprezy są organizowane cyklicznie w wielu miastach. Jeśli jednak nie masz żadnych w waszym pobliżu, możecie sami ją zorganizować. Sposób piąty. Sprzedaż odpadów recyklingowych w skupie surowców wtórnych w waszym mieście lub przez internetowy portal wiewiórka.pl. Sposobem szóstym może być wypełnianie ankiet internetowych Ibis Panel, Ipsos Access Panels, Panel Optinea, Global Test Market lub cenneopinie.pl. Sposobem siódmym może być sprzedawanie własnoręcznych zrobionych kartek świątecznych. Sposobem ósmym sprzedawanie własnoręcznie zrobionych ozdób i stroików. Sposobem dziewiątym pieczenie ciast świątecznych, aj by się przyjęło takiego mazurka wielkanocnego. Sposobem dziesiątym robienie uszek, pierogów i innych świątecznych potraw. Wszystko co potrzebne. 11. sposobem może być statystowanie w filmach. To oferta skierowana raczej do mieszkańców dużych miast, w których kręci się seriale. Sposób 12. Wzięcie udziału w badaniach fokusowych, czyli podzielenie się swoją opinią na temat produktu, usługi lub kampanii. 13. sposobem na dorobienie dodatkowej kaski przed świętami, praca w galeriach handlowych, na przykład jako zajączek. 14. sposobem mogą być domowe wizyty jako zajączek. 15. sposobem może być sprzedaż jajeczek i wszystkiego co jest związane z Wielkanocą w galeriach handlowych. 16. sposobem opieka nad dziećmi. 17. sposobem na zarobienie dodatkowej kaski przed świętami, oczywiście sprzątanie. 18. sposób pakowanie koszył pominkowych. 19. sposób pakowanie przesyłek. 20. sposobem praca na świątecznych festynach i innych wydarzeniach związanych ze świętami wielkanocnymi. 21. sposób na święta wielkanocne, praca przy promocji produktów jako hostessa. 22. praca przy inwentaryzacji. 23. sposób jak zarobić kaskę przed świętami, wykładanie towarów w sklepach. 24. sposób, który mogę wam zaproponować, to praca w sklepie jako doradca klienta. 25. praca na kasie w marketach. 26. sposób jak zarobić kasę przed Wielkanocą, inna praca w handlu. Oferty znajdziecie w agencjach pracy tymczasowej. 27. sposób, roznoszenie ulotek, a jest tego mnóstwo, jeżeli chodzi o święta wielkanocne, oczywiście najwięcej chwilówek, kredytów i tym podobnych. 28. sposób, usługi kurierskie. 29. sposób, jak zarobić kaskę przed samymi świętami i w same święta możemy zostać kierowcą Ubera. Wiadomo, święta, czas spotkań, czasami po tak długim poście, przy towarzyskich spotkaniach otwierany jest alkohol, a później poszukiwany jest kierowca. 30. sposób, ostatni jak zarobić kaskę przed świętami, wnoszenie zakupów osobom starszym. Jest jeszcze 31. sekretny sposób, jak zarobić kaskę przed świętami, z którego korzystam ja, to prowadzenie kanału na YouTubie Inspiracje. Możecie pokazywać tam fajne potrawy, gotować, tworzyć prezenty, jak pakować prezenty, jak stworzyć stroiki wielkanocne, więc też możecie zarabiać jako YouTuberzy, jeżeli chodzi o święta wielkanocne. A jeżeli ja korzystam z tego sposobu, to już teraz bardzo mocno was proszę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie dzwonek i oczywiście skomentujcie to, bo jestem sam ciekaw, jak to wygląda u was. A jak widzicie, wachlarz wyboru jest niezwykle szeroki. Jestem przekonany, że każdy z was może wykorzystać co najmniej kilka sposobów. Jeżeli chociaż jedna osoba, zamiast posiłkować się kredytem, no właśnie, pomimo reklam, które bombardują nas media, skorzysta z pomysłów na liście, to będzie mega super. Dajcie znać w komentarzu, czy dorabiacie sobie przed świętami, jakie macie patenty, jak zarobić kilka złotych do domowego budżetu. Wszystkie mnie bardzo ciekawią. Widzimy się w każdy piątek o godzinie 17. Nie wiem, jak się żegnają zajączki wielkanocne. Ja powiem zwyczajne cześć i życzę wam fajnych wielkanocnych świąt i mokrego śmigusa dyngusa. Cześć!